Można powiedzieć, wiecznie uśmiechnięty pan Andrzej Wodziński, członek zarządu powiatu, były nauczyciel, a to tymczasem radny. Tak, były nauczyciel, nauczyciel przedmiotów zawodowych, teoretycznych przedmiotów zawodowych, takich jak technologia, różnego rodzaju obróbek, jak maszynoznawstwo, jak rysunek techniczny, jak wiele innych, które w trakcie długoletniej mojej pracy, że tak powiem, wchodziły dodatkowo w ramach usprawniania oświaty. W zasadzie wszystkie moje lata, czyli ponad 30, przepracowałem w jednym miejscu, w zespole szkół, w zespole szkół zawodowych numer 1, tak się kiedyś ta szkoła nazywała. Czyli linijką bił pan uczniów po rękach? Biłem linijką, panie redaktorze. A to, że jestem uśmiechnięty, to też, a może głównie dzięki panu, że pan takie bardzo fajne pytania zadaje i też z uśmiechem. No też z uśmiechem. Ciekawe, czy nasi słuchacze też i telewidzowie z uśmiechem tak patrzą na nas teraz. Tym bardziej, że powiedzieliśmy, albo ci panowie, którzy pracują przy ulicy Jana Pawła. Ale ja zaraz tam pójdę po nagraniu, bo na pewno patrząc na zegarek możemy przejść się z kamerą. Prawdziwy showman. A na pewno przyspieszą pan Andrzej Wodziński swoje prace. Ciekawe, czy słuchają teraz w tym momencie naszego wywiadu, prawda? Czy oglądają? Mam nadzieję, że nie, bo przyspieszyli te prace, ale po godzinie 16 czy po 17, bo tak jak powiedziałem, o godzinę firma przedłużyła, będą włączali i z utęsknieniem na pewno czekali na ten program. Proszę nam powiedzieć, wracając do ulicy Słonecznej, mieszkańcy tej ulicy wystosowali protest przeciwko decyzji komisji, która ma wniosek radnej miejskiej, jednocześnie naczelniczki w starostwie. Chce zrobić ze wspomnianej ulicy drogę jednokierunkową. Czy uważa pan, że nie jest to nadużycie swoich kompetencji ze strony radnej? Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? No powiem panu, że póki co jest to dosyć... Znaczy pytanie jest proste. Odpowiedź natomiast... Trudniejsza. Jest trudniejsza. Znaczy ja mam swoje zdanie, ale powiem w ten sposób. Mam bardzo konkretne swoje zdanie. Bardzo prosimy. Ale w tym momencie nie wiem, czy wypada mi wypowiadać. Dlaczego? Dlatego, że tak... Dopóki nie byłem członkiem zarządu powiatu, byłem członkiem tejże komisji, czyli Komisji Ruchu Drogowego, której przewodniczącym jest pan Lech Wójcik, pracownik zarządu dróg powiatowych, a bezpośrednio ta komisja podlega pod starostę Tomaszowskiego. Jest to komisja stworzona na potrzeby zadań wykonywanych przez starostę Tomaszowskiego. Nie jestem członkiem komisji. Członkiem komisji z ramienia Komisji Bezpieczeństwa i Transportu jest aktualny jej przewodniczący. Natomiast oczywiście wiem, co się dzieje. Wiem, jakie są składane wnioski. A na pewno wiem. Nie chce się pan podzielić tą wiedzą? Jakie zawsze się pan nią dzielił. Jakie postanowienia z komisji wychodzą, jakie są podejmowane, ponieważ wszystkie protokoły z tej komisji trafiają do mnie i wszystkie te postanowienia już podpisane przez starostę zbieram i analizuję. Jakie jest pana zdanie? Takie było pytanie. Jakie jest moje zdanie? Powiem w ten sposób. Nadużycie czy nie? Nie jestem zwolennikiem szatkowania Tomaszowa na ulice jednokierunkowe. I powiem w ten sposób. W tych latach, jak byłem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Transportu, na mój wniosek, które to wnioski Komisja Bezpieczeństwa i Transportu popierała, udało się nam kilka ulic jednokierunkowych z dawnych lat przywrócić do ruchu dwukierunkowego. Ponieważ uznaliśmy, że niektóre z tych ulic absolutnie nie muszą być jednokierunkowe. Są ulice oczywiście, że powinny być, czy nawet muszą być, prawda, dla bezpieczeństwa. Natomiast im jest więcej tych ulic, tym ruch, ja uważam, staje się coraz trudniejszy. Ponieważ na tej ulicy prostszy, oczywiście. Na tej ulicy prostszy, stanowczo prostszy. Tylko gdzieś ten ruch się musi przenosić, prawda? Czyli robimy dodatkowy tłok na innych ulicach. Niech może ta odpowiedź pozostanie tak udzielona. Bardzo proszę, panie redaktorze, o następny zestaw pytań. Panie radny,
Pan ma przemyślenia, widać w oczach, prosimy skierować kamerę na oczy i ja myślę, żeby idealnie widać. Co pan chce powiedzieć? Ale ja już powiedziałem, panie doktorze, mamy tyle ważnych spraw poza tym, poza tą sprawą, prawda? Możemy wiele jeszcze omawiać ciekawych rzeczy, a czas jest bardzo ograniczony. Bardzo proszę pana, panie redaktorze, o następny zestaw pytań. Ja mam wrażenie, że pan pyta, a ja mam udzielać odpowiedzi. No dobrze, panie Andrzeju, w takim razie pytanie kolejne. Ulica Oskara Lange, ta pana wymarzona ulica. Tak, ulica Oskara Lange. Mamy już rozwiązania tymczasowe, ale możemy spodziewać się pełnej modernizacji tej ulicy? Tak, możemy się spodziewać pełnej modernizacji, pełnej przebudowy, a w zasadzie rozbudowy, ponieważ powstaną tam nowe elementy w postaci na przykład dodatkowego chodnika po stronie lewej. Jadąc od Ronda Olimpijczyków w kierunku Jana Pawła po stronie lewej powstanie na całej długości nowy chodnik. Ta lewa strona rozbudowuje się, to wszyscy z Państwa widzą, bardzo wyraźnie się rozbudowuje. Potrzebny tam jest nowy chodnik, a więc dlatego rozbudowa, między innymi dlatego rozbudowa, a nie tylko przebudowa. Mamy pełną dokumentację i jesteśmy gotowi do aplikowania o środki zewnętrzne, o środki czy to rządowe, czy unijne. Z tym, że ponieważ niestety na rok przyszły tych środków będzie stanowczo mniej niż do tej pory, zmieniono zasady przyznawania tak zwanych schetynówek, czyli rozpatrywania wniosków należących do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zmniejszono pulę pieniędzy pięciokrotnie i województwo łódzkie zamiast ponad 50 milionów, tak jak do tej pory, otrzyma na rok przyszły zaledwie 12,7 miliona na całe województwo. I zamiast dofinansowania powiedzmy do 3 milionów złotych, dofinansowanie będzie mogło być do 1 miliona. Kosztorys przebudowy tej ulicy, ulicy Oskara Lange, opiewa kwotę 6,5 miliona złotych, a więc 5,5 miliona musielibyśmy znaleźć we własnym budżecie, a jest to niemożliwe. I dlatego przebudowa ulicy Oskara Lange musi poczekać jeszcze rok, czyli nie 2012, a 2013. Dlatego w ostatnich tygodniach zostało wykonane takie działanie zabezpieczające. Wykonaliśmy tak zwaną mikronakładkę. Ta mikronakładka, czy to działanie w zasadzie nie ma jeszcze polskiej nazwy, bo to jest stosunkowo nowe działanie. Nazywa się to z języka angielskiego slurry seal. A w tłumaczeniu takim bardzo konkretnym, musi tutaj być człon czterowyrazowy, cienka, tymczasowa warstwa zabezpieczająca. A więc tą slurry seal zabezpieczyliśmy te tysiące dziur, które były, wydaje mi się, bardzo ładnie połatane wczesną wiosną i musi to slurry seal, czyli ten mikrodywanik, przetrwać 2 lata i uważam, że spokojnie przetrwa. Za 2 lata, jak tylko będziemy w stanie pozyskać odpowiednie środki finansowe, ulica Oskara Lange będzie przebudowana. Na rok przyszły musimy planować inwestycje o nieco mniejszym zakresie finansowym. Prawdopodobnie będzie to przebudowa ulicy POW. Panie radny, ja mam teraz takie nietypowe pytanie. Czy ma pan zaniki pamięci? Panie redaktorze, i pan się dziwi, że ja jestem taki wesoły? Jak pan zadaje takie pytania, do najmłodszych już nie należy, ale odpowiadając wprost, myślę, że nie mam zaników pamięci. Nie ma zaników pamięci. A o co chodzi? Mamy taką ulicę tak zwaną robotniczą. Pan pamięta taką bardzo ulicę? Bardzo dobrze pamiętam. Kto? Byłem wtedy przewodniczącym Komisji Transportu, Bezpieczeństwa i Transportu. Kto ją wybudował? To znaczy wybudował, to ja nie pamiętam, kto ją wybudował. Mogę pamiętać, kto ją wyremontował. A dlaczego nie wybudował? Bo ulica ta była wybudowana, podejrzewam, około 100 lat temu. Około 100 lat. 100 lat. A proszę nam powiedzieć, brak kanalizacji tam mamy. Rodzice chcą organizować spływy kajakowe,
żeby... No panie redaktorze, spodziewałem się, że wreszcie dopytam się, o co panu chodzi, chociaż wiedziałem, o co panu chodzi. Panie redaktorze, powiem tak, nie bardzo rozumiem, dlaczego panowie akurat. Ale z kiełbaskami na finale moglibyśmy zrobić. Spływ kajakowy, rodzice nie, z dzieciakami. Spływy kajakowe są wspaniałe, organizowane przez pewną firmę. No nie powiem nazwy, bo prawda, żeby nie reklamować, nie wypada, nie można. Bardzo dobre kajaki są. Jeżeli ktoś, komuś nie podobają kajaki, te szerokie turystyczne, no mogę jakieś działania dodatkowe wprowadzić, żeby kajaki wyczynowe były też. Ale na ulicą robotniczą. To jest dobry trakt. Panie redaktorze, tego typu problemów mamy trochę więcej niż na ulicy Robotniczej. Jest to ogólny problem nie tylko Tomaszowa, wszystkich miast w Polsce, czy nawet w Europie, ponieważ szczególnie w tym roku, prawda, mamy wyjątkowo duże opady i wszyscy borykają się z tymi problemami. Ale wracając do sedna sprawy i do tej pamięci. No, kiedyś nawet pan powiedział, że pan dostał amnezji, kto wybudował tą drogę. W 2004 roku, panie redaktorze, ta ulica, czyli ulica Robotnicza, była w bardzo złym stanie. Zresztą też jak i wiele innych ulic, powiedzmy ulica Spalska, gdzie była jeszcze w gorszym stanie. I wtedy na tych wszystkich ulicach kosztem innych działań wykonaliśmy bardzo, bardzo wiele nakładek, w tym na ulicy Robotniczej. I panie redaktorze, moment. 20 sekund jeszcze mamy. No to bardzo szybciutko. Ja proponowałem połatanie, naprawy cząstkowe na tej ulicy. A w najbliższym czasie, w 2004 roku, wykonanie kanalizacji deszczowej. Społeczeństwo chciało koniecznie w pełną nakładkę bitumiczną. I wobec tego pomysły o wykonywaniu kanalizacji deszczowej w ciągu tej ulicy, czy tak jak się to wykonuje w pasie drogowym, niestety spaliły na panewce. Oczywiście ten problem znamy i będziemy rozwiązywali. Tak jest. Tak jak i wszystkie inne. Nagrane? Mamy nagrane. Słuchacze słyszeli, telewidzowie widzieli, czytelnicy przeczytają. Pan Andrzej Wodziński, członek zarządu powiatu, był gościem Radia Famam, telewizji Amazing, portalu tvtomaszów.pl, a także przeglądu lokalnego Famka. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. I do usłyszenia i zobaczenia. Jana Pawła II, gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytanie panu radnemu. To jest taka możliwość. Jest? Tak jest. Między godziną 15 a 16. Dokładnie? W różnych godzinach. Dlaczego między 15 a 16? Bardzo różnych. Na pewno po godzinie 15:30, wtedy jak kończę pracę przy biurku. Bardzo dziękujemy. W takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia.